Dzisiaj Warsaw Startup Festival. Mamy przed sobą gościa już znanego naszej publiczności, Mateusza, CEO Foodsy. Eko-startupy to jest temat bardzo gorący teraz i moje pytanie brzmi w ogóle, jaka jest rola eko-startupów w kształtowaniu tej zmiany, także w myśleniu odbiorców? Cześć, dziękuję. Bardzo mi miło za zaproszenie tutaj do rozmowy. Wiesz co, w twojej tezie już padło to, że te startupy są teraz bardzo gorące. Ja tego nie wiem, mam nadzieję i liczę na to, że w ten sposób to wygląda. A jaka jest rola? Wydaje mi się, że fundamentalna, bo jeżeli chodzi o to, co my robimy, to ratujemy jedzenie przed zmarnowaniem, ostatnio również inne produkty. Natomiast to, do jakiej masy ludzi docieramy w różnym wieku, od najmłodszych poprzez również tych trochę starszych, powoduje, że mamy bardzo duży wpływ na budowanie ich świadomości na temat po prostu tematów ekologicznych, na temat tego, że czasem po prostu warto zatrzymać się na 5 sekund i zastanowić się, czy faktycznie to jedzenie, które mam w lodówce, czy na pewno nie nadaje się do spożycia i tak dalej. Więc to, że my z jednej strony działamy operacyjnie jako biznes gdzieś tam na zewnątrz i możesz uratować sobie paczkę jedzenia przed zmarnowaniem, to jest jedno, a z drugiej strony sposób, w jaki komunikujemy się na co dzień w social mediach, w akcjach promocyjnych, które przeprowadzamy, powoduje, że to jest po prostu z wartością dla ogólnie społeczeństwa. Zastanawiam się nad takim porównaniem, czy gdzie się umieszczasz na scenie tej eko-startupów, czy są jakieś startupy, do których porównujesz się lub takie, które mogą się porównywać do was? Wiesz co, ja wydaje mi się, że mówię o sobie jako o gościu, który na tej scenie robi fajne rzeczy i nie mam takiego poczucia, że muszę identyfikować się ze startupami generalnie lub z tymi ekologicznymi. Ja po prostu jestem gościem, który cieszy się, tak szczerze mówiąc, procesem. I wydaje mi się, że to jest takie dla mnie najważniejsze, że proces, w którym jestem, to, co rozwijam, jest dla mnie mega ważny i się tym jaram. I staram się jakby odrzucać te myśli o tym, co mam osiągnąć, do kogo mam się niesamowicie porównywać i tak dalej. No bo ja się nazywam Mateusz Kowalczyk i chciałbym, żeby tak mnie ludzie znali. Robię fajny startup, który otrzymuje nagrody różne, publiczności, kapitu i tak dalej. Mega ich wiele, więc wydaje mi się, że jesteśmy w jakiś sposób doceniani. Mamy swoje parę minut, będziemy korzystać, natomiast to są gdzieś tam jednak momenty. On daily basis to jest jednak ciężka praca, koncentracja na ustawionych celach i dalej grow big. Przed chwilą tutaj na scenie Sebastian Kulczyk powiedział o tym, że impaktowe startupy mają to do siebie, że oczywiście muszą, dobrze, że przynoszą pozytywną zmianę na świecie, ale jednak ważne jest to myślenie biznesowe i tak w skrócie zarabianie pieniędzy. Na ile u was, jak to wygląda u was, jakie planujecie teraz wdrożenia, jak finansowo rośniecie, bo z tego co wiem, tak się dzieje. Tak, rośniemy kilka razy rok do roku. Myślę, że tutaj poruszone przez przedmówcę na scenie słowa są jak najbardziej zasadne. Myślę, że cały rynek, nie tylko ten ekologiczny, ale ogólnie w tym paradoksalnie w tym kryzysie zacznie się rozwijać, bo to spojrzenie na finanse zamiast wzrostów za wszelką cenę, myślę, że umocni biznesowo founderów. I ja upatruję w tej trudnej jednak sytuacji pewnych pozytywów, więc jak najbardziej zasadne, jestem za. Czy macie jakieś obecnie plany, które chcecie zrealizować w najbliższym czasie? A druga część tego pytania to, jakie są marzenia Foodsy? Wow, głęboko lecimy i na grubo. Jeżeli chodzi o marzenia, to zadaję sobie to pytanie co jakiś czas. Ostatnio jakoś wydaje mi się, że przez rozmowy z różnymi founderami powracało to pytanie do mnie
i zauważyłem, że zmienia się moje postrzeganie na to pytanie z czasem, więc te marzenia jakby po prostu są inne. Ja przywołam słowa mojego serdecznego przyjaciela i wspólnika Kuby, który gdzieś tam na wczesnym etapie, który raptem był kilka lat temu, trzy lata temu, w momencie, kiedy wyliczaliśmy sobie revenue z obrotu na platformie i tak dalej, ustalił, i to była taka eureka, że w momencie, kiedy uda nam się sprzedać tyle i tyle, to zarobimy 10 tysięcy, to na dwóch to będzie po 5. No jakby to pokazuje, gdzie mieliśmy ten mindset wtedy, a gdzie jest teraz. Teraz myślę, że jest w stworzeniu narzędzia, które będzie nieodłącznym elementem prowadzenia biznesów gastronomicznych w Polsce, w Europie i później na świecie, które redukuje generowane straty. Natomiast z drugiej strony gdzieś tam rozwijamy moduły dla producentów żywności, dla różnych innych biznesów, żywności nie tylko, więc docelowo, totalnie glowo mindset, rozwiązywanie wielu problemów jedną platformą, która jest spięta jedną piękną myślą, czyli żeby to było po prostu z pożytkiem dla planety. Super. Ostatnie pytanie, czy jest taki eko-startup, który być może teraz początkuje, a który chciałbyś wyróżnić, którego pomysł ci się podoba? Oczywiście zostawiam wolną rękę, nie musisz tego robić. Powiem tak. Są różne, natomiast nie mam odwagi powiedzieć, że któryś z nich mnie urzekł, bo po prostu zbyt mało porozmawiałem z founderami, czy zbyt mało poczytałem o tym temacie. Sam nie korzystam. Myślę, że raczej hard userem to po prostu jestem swojego biznesu, więc nie mam czegoś takiego. Natomiast w startupach generalnie, mówiąc o Polsce, już pomijając tematy gdzieś tam globalne, gdzie też widać fajne spółki, jest ich oczywiście bardzo dużo poza Polską. Natomiast no tutaj wydaje mi się, że na pewno kilka mi się podoba projektów z tego eventu, na którym jesteśmy. Odbywa się tutaj pitchowanie w ramach, z tego co pamiętam, Rookie of the Year. W związku z czym mam tutaj pewne projekty, w które być może zainwestuję, być może gdzieś tam wspieram i tak dalej, i tak dalej. No i trzymam serdecznie kciuki jako, powiedzmy, parę kroczków dalej founder przed nimi. Myślę, że trzymam kciuki za to, że mnie przeskoczył jak najszybciej. Życzymy ci, żeby było tak dobrze, jak jest do tej pory, a nawet lepiej. I w takim razie dziękuję ci bardzo za wywiad. Bardzo miło się z tobą rozmawiało. Dziękuję bardzo.